4 dni i będziemy wszystko wiedzieć, jeśli chodzi o powołania Fernando Santosa. Czekamy na nie, bo niby wysłane te powołania zostały już do klubów, ale niewiele to znaczy w kontekście tego, że skraca znacznie listę Fernando Santos i w piątek ogłosi powołania. W poniedziałek, czyli już za tydzień, zaczynamy pierwsze zgrupowanie portugalskiego szkoleniowca jako selekcjonera reprezentacji Polski. Roman Kołtoń czeka z wytęsknieniem tą kadrę. Cześć, czekałem na ten program. Czekam na błyskotliwe prowadzenie z twojej strony dzisiaj i czekam też na ciekawe powołania Fernando Santosa. Piotr Dumanowski, Eleven Sports. Dzień dobry, witam. Tutaj nowy kubeczek brentowany. Dobra kawka jak zawsze w meczykach. Ty jeszcze nie dostałeś kubeczka prawdy futbolu, ale to na drugi. Natomiast panowie, mamy dzisiaj kilka tematów. Po pierwsze te piłkarskie. Chodzi mi tutaj głównie o to, że na przykład Nikola Zalewski strzela gola dla Romy. Pierwszego zresztą. Natomiast co z tego, jeśli jest krytykowany we włoskich mediach i to bardzo mocno, ale o to Dumana zapytamy nieco później. Mamy kilka ciekawych przypadków dzisiaj, no bo wiadomo, Mike Szak debiutuje w Romie, też warto o tym chłopaku wspomnieć. Natomiast Krzysztof Piątek 963 minuty bez gola, a dzisiaj na San Siro wychodzi na Milan, pewnie w pierwszym składzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Asysty Kozłowskiego, czy on trafi do kadry, czy Karbownik trafi, który także asystował. Drągowski broni rzut karny. No właśnie, hierarchia bramkarzy w ostatnich dniach, co by nie mówić, też jest tematem w Polsce, więc to sobie omówimy. Ale przede wszystkim mamy też nowe informacje, ponieważ PZPN zrobił taki kongres Jedenastka Przyszłości kilka dni temu, na którym był Fernando Santos. Przed kamerami nie rozmawiał, ale zakulisowo można było z nim chwilę pogadać, tak jak i z innymi ludźmi z PZPN-u. I mamy pewne informacje, więc chcemy wam pokazać na początek, co zmieni Fernando Santos na zgrupowaniu, które zaczyna się już za tydzień. Mamy przygotowaną specjalną grafikę, więc zaczniemy od tego przede wszystkim, że 15 dni przed terminem zgrupowania kluby dostały powołania piłkarzy do kadry. No i tych piłkarzy poza ekstraklasą było 40, czyli spora lista. Co ciekawe, kluby takie jak Barcelona w sumie też, ale i takie jak kluby typu Specja dowiedzą się o tym, czy ich piłkarz leci na zgrupowanie do Polski, czy nie, na 3 dni przed zgrupowaniem. Więc jest to spora zmiana. W Portugalii Fernando Santos już stosował coś takiego, natomiast w Polsce jeszcze nie. Także im szybciej grafikę możemy pokazać, tym chętniej ją tu zobaczymy i nie mówimy o tej grafice. Dobrze ci szło bez tej grafiki. Tak mówisz? Nie, wszystko okej, jedziesz. Natomiast jeśli chodzi o plan zgrupowania, no to dobra, to zacznijmy od tego. Przyjazd zawodników jest o godzinie 13 najpóźniej w poniedziałek. Konferencja, trening na Legii po południu i to jest jedyny trening, który się odbędzie o takiej porze, bo Fernando Santos wprowadza podstawową zmianę. Piłkarze zaczynają trening o 10:15 na siłowni, 45 minut i o 11:00 na boisko codziennie. Za każdym razem w ten sposób, tylko jeden trening za każdym razem. Wylot do Pragi, w której nie będzie nawet treningu żadnego na stadionie meczowym, tylko po prostu trenujemy w Warszawie, lecimy dopiero na wieczór, następnego dnia gramy i od razu po meczu wracamy do Polski. Także tak to wygląda. Trochę zmian pewnie dla piłkarzy. Może mówimy o jakichś didaskaliach, może mówimy o czymś, co naprawdę jest niezbyt istotne, a z drugiej strony cały rytm zgrupowania będzie wyglądał zupełnie inaczej niż za Michniewicza, nawet niż za Nawałki. Myślicie, że te nowe zasady będą się wszystkim podobać? Czy piłkarze mają taki entuzjazm do Santosa, jak tylko dostaną powołanie, że to nie ma różnicy? Znaczy wiesz co, to jest ciekawe, no ja rozumiem, że dla kibica to jest ciekawe. Dla mnie to, że ty to wyświetliłeś i pokazałeś taki schemat zgrupowania, no to zawsze człowiek, który żyje detalami, jeśli chodzi o reprezentację Polski, o funkcjonowanie takiej drużyny, to pewnie to jest ciekawe. Czy ma wielkie znaczenie dla piłkarzy? W moim przekonaniu nie ma. To jest po prostu jakiś schemat, jeden trener ma troszeczkę inny, drugi jeszcze inny, trzeci jeszcze inny. Najważniejsze, że w tym schemacie, rozumiem, jest jakiś pomysł, pokazałeś ten schemat też porannych treningów. Fakt chyba najbardziej znaczący z tego twojego schematu wynika w przeddzień meczu, że jest trening w Warszawie, tak, o 11:00 na Legii, wylot do Pragi jest o 17:00. To się nie zdarzało u poprzednich selekcjonerów. To tak jak ja nie mówię, że nigdy, że zawsze trenowali na boisku, na którym miał być mecz,
Natomiast no tu wyraźnie on chce mieć dodatkowy trening bez czeskich szpiegów, kamer, żeby jeszcze troszeczkę taktycznie nawet parę stanów. Zwykle była godzinka wtedy, a teraz może trenować ile chce w Warszawie. Ale to, że on nie przesadzi. On bardziej wydaje mi się, że to będzie taki szlifujący trening. Natomiast nie chcę go na boisku u rywala, bo tam wiadomo, to, że niby nikt nie ma oglądać, to zawsze można to ominąć. Taka jest prawda. Pamiętamy, jaka czujność była tam na Fałki. Jego ludzi, jak tam z lornetkami wypatrowali tych szpiegów, takich jak my, bo my też czasami szpiegujemy, prawda, kto co jak zagra. Ale właśnie widzisz, jeśli chodzi o szpiegowanie, to możemy jeszcze raz sobie pokazać grafikę, co zmienia Santosz, bo na jej dole widzimy też ciekawą sprawę. Piłkarze poznają wyjściową jedenastkę na 3 godziny przed meczem. W sensie wyjazd na stadion jest 3 godziny przed meczem i dopiero tam piłkarze poznają to wszystko na stadionie. To jest o tyle dziwne, no, że nie przygotujesz się w żaden sposób na to, czy grasz w pierwszym, czy nie. Czy masz debiut w reprezentacji, czy nie. Robert Lewandowski pewnie będzie wiedział po rozmowach z Santoszem, kto zagrał u jego boku, a może niekoniecznie właśnie, więc no to jest duża zmiana, bo zazwyczaj piłkarze wiedzieli albo dzień wcześniej, albo rano. Myślę, że piłkarze to czują po treningach, wiedzą, kto ma ten plastron, kto ćwiczy w tych grach taktycznych, w tych małych grach jako ten z podstawowego składu. Tutaj niepewność może dotyczyć dwóch, może trzech nazwisk. Poza tym to jest dobre z punktu widzenia strategicznego, bo jeżeli piłkarze nie będą wiedzieć, to menedżerowie nie będą wiedzieć. Jeżeli menedżerowie nie będą wiedzieć, to dziennikarze nie będą wiedzieć i też nie będą wiedzieć nasi rywale. Więc myślę, że jeżeli chodzi o drużynę narodową, to to jest wspólne dobro i akurat ta zmiana może wyjść na plus, że jednak będzie to swego rodzaju zaskoczenie dla trenerów rywala. Nie wiem, może akurat się okaże, że jednak te przecieki będą, ale z tego, co pewnie zakłada Fernando Santos, będą nie być. Duman ma szansę, że Gierek będą, bo z gierki treningowej można wysnuć. Ja nie wierzę, że piłkarze w przeddzień, mając grę taktyczną, nawet jak będzie zmieniał na tej grze taktycznej, niektórzy bardzo zmieniają. Nie wiem, na ile zmienia Fernando Santos, ale niektórzy wcale tak bardzo nie zmieniają. I widać tą wyjściową jedenastkę, nawet jak on tam w pewnym momencie podmieni jednego czy dwóch. Druga sprawa, wydaje mi się też, słuchajcie, że nawet jeśli on ogłasza jedenastkę 3 godziny przed, to Duman ma bardzo dobrze powiedział, że wiecie, jak ogłosił by w przeddzień, to wiadomo, że bardzo często ta jedenastka, znamy skutecznych newsmenów, tutaj szef meczyków Tomek Włodarczyk jest mega specjalistą, także i tak może Santosa zaskoczyć w przeddzień spotkania i okaże się, że wytypuje skład taki, jaki wybiegnie. Aż dla mnie to aż takiego znaczenia nie ma. Słuchajcie, to jest taka gra trochę przesadna dzisiaj w tajemnicę, a tak naprawdę, zobaczcie, jak rozegrał Nagelsmann Galtier. Przecież dał mu skład na tacy. No przecież sprawdził ten wariant ze Stuttgartem. Dziennikarze myśleli, że on blefuje. On powiedział, nie, tak zagramy. I tak zagrali. I co, że Galtier znał, najważniejsze, że Bayer dobrze funkcjonował. Natomiast wraca... No, wiesz, przede wszystkim Josipa Stanisicia wystawiasz w tym meczu. Cancelo nie gra, pokazujesz go. Więcej ci powiem, że analityk przecież Galtier bierze pod rupę takiego Stanisicia, rozumiesz, no uczą tego piłkarza przez chwilę. Poza tym, co oni muszą uczyć takiego Messiego czy Mbappé? Ale zwracają uwagę, panowie, słabsze ogniwo, jedźcie tą stroną, pokazujcie się na pozycji, wymieniajcie piłki, dokładnie atakujcie, bo tam jest też Coman, który się lubi zapędzać. No wiesz, na koniec przekażesz 100 uwag, albo 10 najlepiej celnych. No i co z tego, jeśli twoja drużyna dobrze zafunkcjonuje ze Stanisiciem i Comanem? To też wydaje mi się, że najważniejsze jest przekonanie własne do tego, co potrafisz zrobić. I jeszcze ostatnie zdanie co do tego schematu. Bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo pokazuje pewną zmianę, prawda? Chcę zaznaczyć swoją zmianę. Tym bardziej jestem ciekaw tych powołań, które będą w piątek, bo być może ja mówiłem, że będzie lekka korekta, a może będzie więcej niż lekka korekta. Nie powiem, że rewolucja, ale gdzieś każdy trener chce pokazać, że widzi troszeczkę inaczej, po prostu inaczej. Już nie chcę powiedzieć więcej, bo każdy widzi po swojemu. Natomiast jeden argument. Słuchajcie, jeśli miałby wystawić Pietesk albo Kiwiora, to myślicie, że piłkarz w przeddzień meczu nie będzie tego wiedział? Wydaje mi się, że będzie. Że trener podchodzi do takiego piłkarza.
pyta go czasami, zagaduje, gdzieś przekazuje mu coś, bierze go na bok, sugeruje mu, że wystąpi, jak się czujesz. No trenerzy też szukają tej nici porozumienia. To tak jak ty nam wysyłasz plan gry, no żebyśmy byli zorientowani. Ja też dzisiaj przez ten plan gry byłem bogatszy, bo mogłem pewne rzeczy jeszcze przeanalizować, tak? No to i ja to bardzo cenię na przykład, że tak robisz. To tak samo trener, no on chce tego piłkarza ciut skołczować, nie? To się zgadza. Mam nadzieję tylko, że ten plan gry jestem w stanie ja spełnić, bo choroba dopada. Przepraszam was za to szczekanie, za ten kaszel. Natomiast mamy już 10 minutę programu, więc kto się zebrał, jak dał łapkę w górę, to będziemy bardzo wdzięczni. A my przejdźmy do tematu stricte piłkarskiego, bo poprosiłem was, żebyście wzięli pod uwagę tylko sport. Nie wypowiedzi, nie sympatie, nie to, czy ktoś uważa, że powinien być w kadrze, albo że ktoś będzie się nieodpowiednio zachowywał w kadrze, tylko po prostu sport. I poprosimy w takim razie naszego wydawcę o hierarchię bramkarzy reprezentacji Polski według Romana Kołtonia i Piotra Dumanowskiego. No to tak, Roko, opowiadaj najpierw, przeczytaj proszę, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Pięciu, a Piotr ma trzech. To ja zaraz wytłumaczę, proszę. Tylko dla naszych widzów, którzy słuchają, najpierw powiedz, wiesz, jak wygląda twoja piątka, Roman? To Szczęsny, Skorupski, Grabara, Gikiewicz, Drągowski. To jest moja piątka. A u Domana Szczęsny, Skorupski i Drągowski. Tak, ja poszedłem tym sznytem, dlatego że no nie ukrywam, że nie oglądam meczów Kamila Grabary, bo nie oglądam meczów Ligi Duńskiej. Dlatego uznałem, że jednak skupię się na tych piłkarzach, których no wszystkie mecze w tym sezonie oglądałem, a tak jest powiedzmy w 95% w przypadku Szczęsnego, Skorupskiego, Drągowskiego. Gikiewicza bym nie rozpatrywał z tego względu, że no ja nie wierzę jednak, że on będzie w wieku 35 lat z Augsburga ważną postacią kiedykolwiek w tej kadrze. Grabary traktuje, tak jak Roman mówił w niejednym programie, jako tego, który przejmie tę pałeczkę w przyszłości. Po tym duopolu Fabiański-Szczęsny, który był, teraz mamy Wojtka, może na chwilę wskoczy Skorupski, który w tym momencie, tak jak tutaj widać, naszym wspólnym zdaniem jest najbliżej Szczęsnego, a Grabary bym na pewno umieścił na tej lokacie 3-4, ale ciężko mi go porównywać w tym momencie z Drągowskim, dlatego ograniczyłem się do tej trójki, która no myślę jest najbliżej, ale też ją najbardziej znam, najbardziej powiedzmy mam na nich ogląd tydzień w tydzień. Tu masz jakieś wątpliwości w ogóle? A nie, poczekaj, bo ty... Bo ty jesteś chory, więc Roman poprowadzi. Ja rozumiem, ale Roman po prostu przepytuje Piotra, a nie tłumaczy sam siebie, więc... Ja chętnie się wytłumaczę. Czemu Gikiewicz przed Drągowskim? Jedno pytanko, czy w ogóle miałeś jakąkolwiek wątpliwość w swojej trójce? Nie miałem wątpliwości z tego względu, że jednak Wojtek Szczęsny rozgrywa dobry sezon. Oczywiście zdarzają mu się słabsze mecze. Dość przeciętna była Liga Mistrzów, jak i całego Juventusu. Przeciętne były niedawno derby Turynu, bo nie może bramkarz dostać strzału w tak krótki róg jak gol Tonego Sanabri bodaj na 2-1, więc zdarzają mu się mniejsze, większe potknięcia, ale jednak doceniam klasę Szczęsnego, doceniam to, że ma 11 czystych kont w 18 spotkaniach, a ta defensywa Juve nie jest w tym sezonie perfekcyjna, co kilka spotkań pokazało. No i mówisz tego... jeszcze jedną rzecz w Nocnych Gadkach u nas ostatnio. W top 5 bramkarzy Serie A mamy dwóch Polaków, twoim zdaniem. Myślę, że top 6. Powiedzmy, jakbyśmy to tak rozciągnęli, to już na pewno, ale top 6 to myślę, że byśmy dwóch zmieścili. Co do Skorupskiego, to nie jest tak, że to jest tylko ten sezon. On miał taki czas 2 lata temu, gdzie Bolonia traciła masę bramek. Miała 40 spotkań z rzędu ze straconym golem i wtedy też Skorupskiemu błędy się zdarzały. Jednak ostatnie 2 sezony są w jego wykonaniu bardziej niż solidne. On też rozwija się, mimo że nie jest bramkarzem najmłodszym, ale Santiago Motta mówi o tym, że ja nauczyłem grać nogami Skorupskiego. Dziennikarze w Bolonii bardzo to doceniają. Widać to, że on tę grę nogami poprawił, że Thiago Motta ma taką zasadę, że bramkarze w każdym treningu uczestniczą grając nogami. Skorupski musi codziennie to ćwiczyć. Widać progres, a to był właściwie główny zarzut w stronę Skorupskiego, że za słabo gra nogami, żeby grać kiedyś w wielkim klubie, żeby być jedynką w Romie, gdy swego czasu tam był. W tym momencie Bolonia to jest taki mocny średniak Serie A i to nie jest wstyd grać w takim zespole. Ja nie twierdzę, że on musi iść gdzieś wyżej, bo i tak jest w klubie no, 8 w jednej z topowych lig
w Europie, więc doceniam jego progres, doceniam jego taką kontynuację w wysokiej, równej formie, bo rzadko popełnia błędy, do tego 5 czystych kąt w tym sezonie, obroniony rzut karny nie tak dawno. W kadrze, jak grał z Holandią, też nie zawiódł, więc dlatego stawiam go jeszcze nieco wyżej, choćby od Drągowskiego, który w liczbach rozgrywa nawet jeszcze lepszy sezon niż Skorupski, bo gra w słabszym klubie, ma tyle samo czystych kąt, obronił 2 z 4 rzutów karnych, jest chyba drugim bramkarzem w Serie A, jeżeli chodzi o liczbę udanych interwencji. Broni na ponad 70% skuteczności, ma za sobą nieprawdopodobny mecz z Interem. Czasem są takie mecze, gdzie bramkarz musi być absolutnym bohaterem. 30 strzałów Interu, 8 celnych, expected goals na poziomie 4, a Drągowski wpuszcza tylko jedną bramkę i to z drugiego rzutu karnego. To był fenomenalny występ. No ta 8 w La Gazzetta nawet mogła być nieco wyższa, ale Drągowskiemu częściej zdarzają się takie błędy. Więc jakby ja stwierdzę, że Drągowski częściej może wyjąć czy rozegrać taki mecz, gdzie broni wszystko, jest w transie, ale częściej jednak popełnia błędy w ostatnich 2 sezonach, jak przeanalizujemy jego mecze, aniżeli Skorupski. Więc tutaj ta solidność Skorupskiego sprawia, że ja go w tym momencie typuję jako numer 2, a Drągowskiego jako numer 3. Mamy tu świetnego tweeta. Wojtek Papuga wyliczył. Roman Kołtoń dobrze wie, że ten użytkownik potrafi wyliczyć. Wojtek jest świetny. Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski łącznie obronili 29 rzutów karnych w Serie A, licząc od sezonu 2019-20 aż 20 obronionych jedenastek. Najwięcej Szczęsny, potem Skorupski, potem Drągowski. No naprawdę, wygląda to fantastycznie. Petarda, jak pisze specjalistów od karnych mamy, to na pewno. Świetne konto na Twitterze, bardzo takie merytoryczne, bardzo szczegółowe. One też pokazuje... Słuchajcie, rzut karny jest zawsze wyzwaniem dla bramkarza i zawsze gdzieś pokazuje... Zwłaszcza z Interem. Że bramkarz jest kotem, tak? Że potrafi coś przewidzieć, że potrafi zareagować, że potrafi przechytrzyć. Myślę, że, że bardzo ciekawa statystyka. Jestem absolutnie za takimi statystykami. I Piotrka wykład... Ja specjalnie poczekałem, co powie, bo ja miałem straszny problem z Drągowskim. I sam mam problem, że go ustawiłem na 5. miejscu, bo ja bym powiedział, ta różnica między 3., 4. i 5. w polskiej rzeczywistości minimalna. Jest minimalna i troszeczkę jest, ciut bym powiedział, trochę jak de gustibus. Natomiast też byłem ciekaw, czy na pewno, jak widzę twoją hierarchię, Skorupski czy Drągowski, prawda? Bo na bazie Serie A, czy na pewno Skorupski przed Drągowskim, tak? Bo na przykład w sensie reprezentacji ja nie mam żadnej wątpliwości, że Skorupski jest dwójką, że jest zastępcą jakby Szczęsnego. Dlaczego? Bo ja bym powiedział tak, w tamtym roku były 3 mecze, więcej było meczów, gdy grał inny bramkarz, bo zagrał i Drągowski, zagrał i Grabara. Natomiast w 3 spotkaniach zagrał Skorupski. Zagrał w Szkocji, zagrał z Holandią na wyjeździe i zagrał z Chile w Warszawie. W każdym z tych meczów był dobry albo bardzo dobry. W niektórych meczach fenomenalne interwencje. To, co w Rotterdamie, miał trochę szczęścia, tam nieszczelony karny. No różne rzeczy, ale bramkarz też musi mieć szczęście. I Skorupski naprawdę, jakbyśmy wzięli, tak zrobili taki skill jego interwencji w Glasgow, w Rotterdamie i w Warszawie, to by wyszło, że on tam wow, takie parady z bliska, z daleka, wiesz, czujność. Roman, widać, że to jest bramkarz mocny psychicznie też, tak? To jest bardzo ważne. Delikatną dygresję, ale a propos Skorupskiego też właśnie, na naszej ankiecie jest, na naszym czacie jest ankieta, kto powinien być pierwszym, nie bramkarzem, tylko pierwszym zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. Tak. 52% głosujących, Łukasz Skorupski. Drągowski 23, Grabara 12, Gikiewicz 13. No to Gikiewicz trochę przed Grabarą nawet, ale to też ciekawe. Natomiast... No to opowiedz o tym właśnie, ta pozostała trójka. Słuchaj, bardzo chętnie, bo ja może trochę więcej niż Piotr oglądam. Nie mówię, że oglądam wszystko, no ale zdarza mi się oglądać Bundesligę, Augsburg, całe mecze, albo przynajmniej skróty. Skróty to wszystkie oglądam. I też Grabarę widziałem jednak, tak? Widziałem, może nie w lidze duńskiej, spojrzałem na jego ligę duńską dzisiaj jeszcze specjalnie. 7 zwycięstw z rzędu, prawda? Licząc Puchar Danii. I non-stop czyste konto.
To jest niesamowite, jak co ten klub jedzie. Teraz akurat jedną chyba bramkę puścił, natomiast generalnie bardzo często czyste konto. Natomiast okej, nie oglądam ligi duńskiej, ale widziałem wszystkie cztery jego mecze w Champions League. I naprawdę widziałem wszystkie te cztery mecze, bo jeśli byłem w studiu Polsatu i tam na ekranie leciało, to ja wybierałem nie ten telewizor, nie ten głównej transmisji, a pod Polaka. Bo gdzieś toczyłem też dyskusję wtedy z trenerem Czesławem Michniewiczem o hierarchii bramkarzy. I tak jak na początku próbowałem jeszcze we wrześniu trenerowi Michniewiczowi wmówić, jako dziennikarz zajmujący się futbolem, że Gikiewicz musi być w trójce, bo z racji sportowej, to co poruszamy tu, nie jakiejkolwiek innej, prawda? Sportowej Gikiewicz jest trzecim polskim bramkarzem, może drugim, ale no okej, w trójce, tak? Szczęsny, Skorupski, Gikiewicz. I tak było przez dwa lata. To wydaje mi się, że jak zaczął bronić Grabara w Champions League po tej operacji w tej masce, to jest kot. To jest kot. On bronił piłki niemożliwe do obrony. Zachowywał spokój. No dobra. Ale też wiecie, bo to ta pozycja numer 3 jest też taka strategiczna. No bo jak mamy ten duży komfort, mając Szczęsnego Grabara. I Skorupskiego, to Grabara, a nie 35-letni Gikiewicz, który jednak gra w Augsburgu, gra w europejskich pucharach. Okay. Gdyby on bronił w dużo lepszym klubie Bundesligi, to oczywiście, ja nie mówię, że w wieku 35 lat nie można być jedynką i nie można rywalizować czy debiutować. Takie historie znamy. Kilku bramkarzy nawet z Włoch by się na ciebie obraziło, jakbyś coś takiego powiedział. Oczywiście, że tak, ale jednak mamy porównanie bramkarza 35-letniego z Augsburga. Tutaj mamy młodego Polaka z Kopenhagi, który właśnie, jak Roman mówił, potwierdził się w Lidze Mistrzów. Dlatego ja na pewno, jakbym jeszcze miał dodać te miejsce 4-5, no to na pewno Grabarę bym umieścił wyżej od Gikiewicza. I też analizowałem, powiedzmy, statystycznie te występy Grabary i gdy on był kontuzjowany, to no fakty są takie, że Kopenhaga miała mniej czystych kąt, bo tylko 3 w 9 meczach, traciła dużo więcej bramek i tutaj mamy twarde fakty. Gdy on wchodzi do bramki, to jest aż 7 czystych kąt w 12 spotkaniach. I tu dodam ci bardzo skromna liczba bramek straconych, więc tutaj mamy jasno, czarno na białym, że Grabara ma ogromny wpływ na to, jak wygląda jego zespół. Liczba czystych kąt, liczba interwencji, liczba bramek traconych. Grabara to jest... Jeszcze jedna kwestia. Czesław Michniewicz Roman, jeszcze jedna kwestia co do Kopenhagi, żeby wypowiedź Dumana tak wybrzmiała. To za Grabarę nie wszedł jakiś rezerwowy bramkarz, tylko ściągnięty specjalnie Matthew Ryan, czyli pierwszy bramkarz Australijczyków, którzy na mundialu pograli bardzo dobrze. A i tak nie widać, że Grabara jest od niego. Czesław Michniewicz mi powiedział, mając dylemat, czy go zabierasz na mundial, był taki moment, że nie chciał go zabrać, to powiedział, że on przez lata będzie jedynką. I to jest prawda Michniewicza, który go doświadczył. Michniewicz powołał go na mundial, wziął Drągowskiego. No tak. Kontuzja potem się trafiła. Dokładnie. Bo on chciał trzech bramkarzy ostatecznie. Jak był czwórka, no to może by go zabrał, a jak trójka, to nie. A później, jak się okazało, że Drągowski... Spory cios, mam wrażenie, dla Kamila Grabary, który traktuje pewnie jako jednego z piłkarskich ojców Czesława Michniewicza. Jest u niego kapitanem. Na pewno. Czasami nawet w U21 i dowiaduje się na konferencji. Dwie edycje u niego bronił. Dwie edycje były i w tej drugiej edycji był kapitanem. Natomiast dzisiaj nie ma wątpliwości, że to jest kozak i to taki na 10 lat do klat. Ja nie jestem zwolennikiem, jakby, no to jest dłuższa dyskusja, czy rotować bramkarzami, poddawać ich takiej bezwzględnej rywalizacji, prawda? A to się zdarzało w ostatnich latach. Szczęsny, Fabiański, Szczęsny. Ja nie jestem za tym. Ja uważam, że jeśli masz klasowego bramkarza, to go buduj i masz dobrego zmiennika, też musisz czasami go wystawić. To nie jest tak, że nie. I akurat Czesław Michniewicz to świetnie rozumiał, bo dał debiut Grabarze z Walią we Wrocławiu, prawda? W tym czwórmeczu czerwcowym, w każdym meczu bronił inny bramkarz. To też świadczy o tym, że miał głowę do tego, żeby jakby dać szansę tym bramkarzom, żeby oni się mogli otrzaskać. Dla Drągowskiego to był ciężki wieczór w Brukseli, ale jak pamiętam bramki, to on tam nic specjalnie nie zawalił. Może nie pomógł, no ale Belgowie nas tam rozbili, w końcówce 4 bramki strzelili. Natomiast rzeczywiście to były strzały raczej nie do obrony, a nie jakieś szmaty. Natomiast wracając do Gikiewicza, wiecie, no, ja bym chciał, żeby to była taka dopełnienie historii trochę po ludzku, żeby ten chłopak zagrał tym orłem na piersi. Nie? Mecz Polska-Niemcy w czerwcu. Dlaczego nie dać mu połówki?
albo całego meczu. Proszę, jesteś z Niemiec, dla niego to by było wydarzenie. Miałbyś takiego bramkarza, który nie kończy kariery, chce grać w kadrze w kontekście ewentualnie Euro, może Mundialu, tak? Gdzieś tego chłopaka byś, jak on dziennikarzowi Kickera, słuchajcie, ja czytałem, już patrzę, mówię, co on gada? Faroer Insel, czy tam chyba tak jest, z Wyspami Owczymi nawet by chciał zagrać, rozumiesz? Dla niego ten orzeł na piersi to jest coś, na co on ciężko pracował. Tak jak na tą Bundesligę ciężko pracował, tak? A ile lat on już w tym cyrku zaczyna być, tak? Bo to jest Union, po kolejne lata w Augsburgu, to jest propozycja z Bayernu Monachium i muszę powiedzieć, że była ta propozycja, bo przez przypadek byłem świadkiem, jak Artur odebrał telefon od Hasana Salihamidzicza, który przekonywał go, że Bayern go potrzebuje. Więc byłem absolutnie w szoku, to było w Gdańsku przy okazji finału Ligi Europy. Manchester United grał z Villarreal, siedzimy na obiedzie, widok na molo, rozumiesz, trochę wiało, jak to w Gdańsku, i Artur patrzy, Hasan dzwoni i odebrał i rzeczywiście dyskutował. To wtedy absolutnie nie wypłynęło, gdzieś później chyba Giki się pochwalił, że rzeczywiście Bayern się nim interesował, ale to zainteresowanie było realne. Szukali bramkarza, który mógłby być właśnie takim wartościowym zmiennikiem jakby Manuela Neuera na zasadzie, wiecie jakiej? Bronienia piłek nie do obrony. Niemcy mają takie powiedzonko unhaltbare, czyli niemożliwe do obrony, no nie do zatrzymania. Giki jest takim bramkarzem. Jak to jest kot, nie? Ale widzę, że Trąkowski też to ma, Grabara też to ma, nie? No, to jest kot. On nie, każdy z naszej piątki to ma. Ja mam wrażenie, Szczęsnego absolutnie nie można pozbawiać bluzy z numerem jeden, bo jest po prostu klasowym bramkarzem. Pewnie top 10 w Europie byśmy mogli ustawiać i byłby w końcówce tej dziesiątki, chociaż zaraz może 10 na 10. Jedną rzecz wam powiem, które... Słuchajcie, może na koniec, 15, był, może na koniec 15, było tak, no? Że Bayern był gotowy płacić pieniądze, ale z tego, co się zorientowałem już później, Augsburg mógł podyktować za swojego bramkarza już po 30 wtedy, prawda, bardzo znaczącą sumę odstępnego, tak? I to by było dla Bayernu za 30, już wtedy 3-letniego, czy chyba tak, bo teraz ma 35, bramkarza, no to 8-10 milionów euro. No wiecie, no, ja nie wiem, czy Bayern by tego nie zapłacił, jakby w ogóle Giki chciał tam pójść, powiedział tak, dobra, idę na tą dwójkę. Natomiast chłop się tyle nasiedział, dlatego ja go tak szanuję, jakby za to, jak walczył o to wszystko, wiesz, że na koniec jesteś w Brunszwiku, okej. Pokazujesz się na tyle, że bierze cię Freiburg, ale 2 lata jesteś rezerwowym, gryziesz, słuchajcie, tą glebę, nie? Po prostu te rękawice zakładasz, idziesz na ten trening i kurde, nie jesteś numerem jeden. I później idziesz za mniejsze pieniądze i to też chłopak jest zdolny do tego, idzie do Unionu Berlin, zarabia mniej, ale chce bronić w drugiej Bundeslidze, chce się pokazać, tak? Ta historia jest lepsza niż w ogóle można było sobie wyobrazić, bo przez to, że chłopak wybrał to Union, tam się rodzi wielka historia w tym Unionie, prawda, z Runertem i Fischerem i idą do Bundesligi i to jest przepiękna historia. Natomiast nieoczywista historia. Dlatego taka nieoczywista by była, jakby ten chłopak rzeczywiście w tej kadrze się znalazł i ten chociaż jeden mecz zaliczył. Natomiast mam problem z tą hierarchią, bo jak widzę, co wyprawiają ci bramkarze we Włoszech i jeszcze jest Grabara. No nie, ja się podpisuję pod twoją hierarchią, Roman. Że jednak Giki jest czwarty, a Grabara trzeci, tak? Tak, tak, ale chciałbym ich zobaczyć na jednym zgrupowaniu, tak powiedziałbym, bo pamiętam wypowiedzi Kamila Grabary w futraku na temat Gikiewicza. Podanie ręki czy zbycie piątki pewnie by było, ale nie sądzę, że szczególnie więcej. No. Ja wiesz co, ja bym powiedział tak, obaj są specyficzni, ale to nic złego, no bramkarz musi być specyficzny. No. Nie, absolutnie nic złego. No. Obie osobowości są bardzo ciekawe. Giki, mam wrażenie, dużo zrobił, świadomie czy nieświadomie, żeby ludzie go nie kochali w Polsce, tylko bardziej kochali go kibice jego klubów. Tak, ale myślę, że ogólnie za dużo rozmawiamy w tym kraju o
ewentualnie piątym bramkarzu reprezentacji. Ale wiesz który co? Nie będzie nigdy ważną postacią tej kadry i to trzeba sobie powiedzieć jasno. No nie będzie nigdy Rafał Giekiewicz ważną postacią tej kadry. Zgadzam się, Piotrek. No nie w wieku 35 lat z Augsburga przy takiej konkurencji. Ale my zobacz. I mamy, myślę, bardziej palące problemy niż obsada bramki, bo tak z Romanem możemy tutaj żonglować. Czy drugi ten, czy trzeci Duman jest, ten. Duman Wojciech, jest, uwielbiam go, bo on Serie A to za wszelką cenę. Wojtek pojedzie i będzie bronił w Pradze pewnie w tym meczu. Nie sądzę, żeby dokonał jakiejś rewolty Fernando Santos po takim mundialu Bożeczka w sobotę. Słuchałem, ale... Ja prawie z krzesła spadłem. No, wiesz, może trochę dlatego o tym rozmawiamy. Zaszokuje, ale wiecie, też ta dyskusja będzie, myślę, jeszcze ciekawsza za rok. Jeszcze bardziej wyrównana może być ta rywalizacja, bo też ma znaczenie to, w jakim klubie grasz i z kim rywalizujesz na co dzień. No myślę, że i Drągowski, Grabara i Grabara stoją u progu transferu, bo za rok pewnie będą w innych klubach, za pół roku będą zmieniać barwy klubowe. Grabara pójdzie do Ligi Top 5, tak się domyślam, skoro już miał oferty i sam gdzieś tam przyznaje, że na południu gdzieś wyląduje. Nie mówię, jaki to będzie konkretny kierunek, ale gdzieś południowe, ciepłe kraje. Mówiło i tak samo Drągowski. Napoli? Mówiło się, on był już dogadany z Napoli, ale kontuzja twarzy sprawiła, że chcieli sięgnąć po jednak Keylora Navasa. Z Navasem się nie udało, jest Alex Meret, broni dobrze, ale nie wiem, czy temat nie odżyje, bo Meret broni dobrze, ale nie sądzę, że przy dobrej ofercie jakiejś konkurencyjnej nie chcieliby kogoś tam jeszcze nawet do rywalizacji dorzucić, a w rywalizacji z Meretem miałby szansę jak najbardziej Grabara, chociaż nie wiem, czy temat Napoli w ogóle wróci. A w przypadku Drągowskiego, no on miał 3 oferty z Premier League latem, tak? I zabrakło tylko tych punktów, żeby uzyskać pozwolenie na pracę. Dlatego wybrał klub słabszy, taki jak Specja, żeby bronić regularnie. I tak samo jak go spotkałem latem, przypadkowo byliśmy w Specji rozmawiać z Kiwiorem, z Recą, był tam Bartek Drągowski, on mówił otwarcie, ja tu jestem na rok, jestem dogadany z klubem, oni mi podają rękę, ja im podaję rękę, bronię dobrze, mam być bramkarzem, bo widzieli mnie w Empoli. W Empoli miał jeszcze wyższy procent strzałów obronionych i Empoli niemal w pojedynkę wtedy Drągowski utrzymał. Teraz też daje temu zespołowi coś ekstra. Wszystko idzie zgodnie z planem, bo taki mecz jak z Interem, to Drągowski dał im te 3 punkty. Drągowski, Balanzola, jeszcze może 2-3 piłkarzy i oni nie będą mu robić problemów. Oni mówią, ty nam pomóż w utrzymaniu, zagraj tutaj rok, nabijesz punkty potrzebne do uzyskania pozwolenia na pracę na Wyspach Brytyjskich i za rok my ci nie robimy problemu. My zarobimy... Ty pójdziesz dalej, więc też jestem przekonany, że Drągowski, skoro gra tak dobrze, bo początek miał dość przeciętny, błąd Sassuolo, tam takie nieporozumienie, trochę się rozkręcał, ale jednak broni w ostatnich tygodniach na takim poziomie, ma 5 czystych kąt w Specji. No to jest zespół 17 w Serie A, który traci ponad 40 bramek w sezonie. To nie jest łatwe tam zachować tyle czystych kąt. Dlatego jestem przekonany, że i Grabara, i Drągowski będą w lepszych klubach i... Dopiero ta dyskusja nabierze jeszcze rumieńców, czyli będziemy mieli powiedzmy więcej bramkarzy w topowych ligach, w topowych klubach być może i wtedy będzie realna dyskusja, czy Szczęsny, pytanie czy będzie jeszcze w Juve, czy jednak Grabara z klubu A, czy Drągowski z klubu B, czy może jeszcze ktoś inny. No właśnie, my dzisiaj też możemy wam powiedzieć, że postaramy się o różne łączenia. Będzie z nami Mariusz Mowlik, czyli agent Przemka Frankowskiego, który został wląs prawym obrońcą. Był już wahadłowym lewym, prawym, skrzydłowym. Teraz gra na prawej obronie, ale wydaje się totalnym pewniakiem wląs i człowiekiem, który w lidze francuskiej naprawdę ma jakość. Natomiast walczymy z czasem, żeby było jeszcze jakieś łączenie poza Mariuszem Mowlikiem i czekamy na informację od 3 reprezentantów, ale tam kwestia godziny treningu ma znaczenie. Natomiast kończąc temat bramkarzy, ostatnie pytanie do Piotrka i proszę o taką konkretną odpowiedź. Czy Wojtek Szczęsny i Juventus rozchodzą się latem? Nie mam takich informacji. Miałem informację jako pierwszy, ale jej nie podałem w 2016, będąc u Wojtka w Romie, w Trigorii, w centrum treningowym Romy, że odejdzie do Juventusu. Wtedy byłem zszokowany, myślałem, że w ogóle mnie wypuszcza. Teraz nie mam żadnych informacji, więc nie będę wymyślał, ale myślę, że byłoby to na rękę i byłoby to logiczne na pewno dla Juventusu, bo Wojtek Szczęsny, okej, jest bardzo dobrym bramkarzem, ale zarabia też bardzo duże pieniądze. Juventus, jak niemal większość włoskich klubów, które na pandemii straciły 2,8 miliarda euro, każdy liczy
do każdego eurocenta. I jeżeli możesz mieć bramkarza na podobnym poziomie, może nawet lepszego, za 2-3 razy mniej, choćby Guglielmo Vicario, o którym długo się mówi, od dawna się mówi, no to to jest logiczne dla Juventusu, żeby jednak zejść z kontraktu. No i nie może też być tak, że rzadko jest tak, że bramkarz zarabia najwięcej w klubie. To już musi być absolutny fenomen, więc no Juventusowi to nie do końca jest na rękę, że ten kontrakt jest tak wysoki. Oni co jednak w ostatnich latach sprzedać. Tak, sięgali po innych piłkarzy, szukali jakichś, powiedzmy nieładnie powiem, tańszych zamienników, no bo chcieli schodzić z pensji. Juventus wciąż płaci najwięcej w Serie A, a chociaż nie ma najbardziej jakościowej kadry, co pokazuje tabela, nawet gdybyśmy te 15 punktów im oddali, i oni chcą iść tą drogą podążać, i kolejnym na tej liście jest właśnie Wojtek Szczęsny. Co prawda to nie jest przypadek Matthijsa de Ligta, który również zarabiał ogromne pieniądze, ale popełniał masę błędów i tym bardziej chcieli się go pozbyć. Jest kilku kandydatów, ta dyskusja nie od wczoraj, nie od tydzień temu trwa na temat następcy Szczęsnego, więc ten temat gdzieś żyje, ale problemem może być właśnie pensja Szczęsnego, czyli znalezienie mu klubu, który tyle zapłaci. Mówiło się o Tottenhamie, ale jednak biorąc pod uwagę przeszłość Wojtka, to że jest kibicem Arsenalu, wielokrotnie no jednak dawał temu wyraz również publicznie, no to jest to science fiction, na pewno do tego nie dojdzie, ale to musiałby być klub angielski, żeby jednak takie pieniądze wyłożyć, żeby dać te powiedzmy 10 czy kilkanaście milionów euro samemu Juventusowi, chociaż Juventus pewnie tej kwoty by nie windował, bo to będzie rok do końca kontraktu, oni będą zadowoleni, że po prostu ktoś przejmie te pensje, a inwestycja choćby w Guglielmo Vicario byłaby logiczna, bo młody włoski bramkarz, znaczy nie młody, no bo ma 27 lat, ale młodszy włoski bramkarz, cieszący się znakomitą reputacją w ostatnich kilku sezonach, broniący fenomenalnie, też jeszcze nie będący na takim pułapie jak Szczęsny, więc te wymagania finansowe Vicario w porównaniu do zarobków Szczęsnego pewnie byłyby kilka razy. Szczęsna zarabia chyba około 7,5 miliona euro netto. To jest ogromna. To jest ogromna, bo wiesz, przy niemieckim systemie podatkowym, no to jest praktycznie razy dwa, no to jest 15 milionów euro. Oczywiście może w Anglii troszeczkę by mniej by kosztował klub, no ale to jest bardzo dużo pieniędzy. Na Anglię też wcale nie tak mało, nie? Nie. Jak na bramkarza? Jak na bramkarza, to naprawdę. Znam kilku bramkarzy, czy też trenerów bramkarzy, z którymi jak się rozmawia, to sympatyczni, uśmiechnięci, ale w szyderce zawsze rzucą: tylko w tych programach nie gadajcie o bramkarzach, bo o piłce macie pojęcie, ale o bramkarzach zero, bo to inny sport. Więc można się tu śmiać oczywiście. Tu się zgadzam, chociaż Raman bronił. Tak jest. No właśnie, dlatego ten przekąs na twarzy. Ale okej, zostawiamy temat bramkarzy, pokazując wam wyniki ankiety, którą... Który taki mądry? Słucham? Który taki mądry? Powiem ci. Kto powinien być pierwszym zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego? 49% na Skorupskiego, 19% na Gikiewicza, Drągowski i Grabara po 16% według naszych widzów. Już 17 się zmieniło. Już 17 do 18, zmienia się to. Pracował tutaj na rzecz tego gościa. Tak jest, pokazujemy na żywo coś jeszcze raz. No Duman, a wiesz, że Duman popracował. Drągowskiego, tak? Wywindowałem? No nie, i Drągowskiego też bardzo, bardzo, że się opisał tutaj go. Też prawda. Także, ale zobaczcie, kto ogląda jaką ligę może, kto ogląda... No widzicie, to się rozkłada. Natomiast tak, no. No, nie ma wątpliwości, że ten Skorupski w większości przypadków, większość naszych... Nie. Absolutny kozak. Ja żałuję tylko, że walczy o puchary niespodziewanie w barwach Bolonii, a nie gra po prostu w Lidze Mistrzów w jakimś utytułowanym klubie, bo śmiało mógłby. Natomiast kończmy temat bramkarzy, bo co za dużo, to niezdrowo. Przejdziemy... Frankowski. Frankowski już chcesz? No dobrze. Chociaż na ledzie jest Zalewski. Na ledzie jest Nikola. Wiesz co, to załatwmy sprawę Nikoli w takim razie w kilka minut i od razu zapytam Piotrka. Strzela gola teraz Sassuolo Nikola Zalewski. Chociaż to był gol taki mocno specyficzny, jeśli chodzi o tor lotu piłki. Tak, to był gol, ale Angel Di Maria w meczu z Sassuolo, i wtedy też były dyskusje, czy tak chciał, czy tak nie chciał. Pewnie to też było trochę przypadkowe w przypadku Nikoli, ale myślę, że to może pójść na dalszy plan, bo ważne, że wreszcie trafił, bo to było zaskakujące, że dopiero w 66. meczu trafia. Miał też gola, ale potem uznanego jako bramkę samobójczą w meczu z Manchesterem United w Lidze Europy. Jednak w Serie A dopiero pierwsza bramka, i to wynika z tego, że jednak taką taktykę ma Jose
Mourinho, bo to nie jest normalne, że choćby piłkarze grający na tej samej pozycji, ale w klubach dużo słabszych, typu nie wiem, Emanuele Valeri, pewnie ludzie z naszego czatu nie wiedzą, o kim mowa, lewy wahadłowy Cremonese ma lepsze liczby niż jakikolwiek wahadłowy AS Roma, że Josh Doig, to akurat warto tego piłkarza zapamiętać, bo to jest bardzo zdolny młody szkocki wahadłowy z Elasu Verona, też ma lepsze liczby, a mówimy o graniu tym samym systemem, z dwójką wahadłowych, z trójką defensorów i to wynika z taktyki, jaką ma José Mourinho. On nie potrzebuje, żeby wahadłowi kreowali, żeby wahadłowi mieli liczby, bo ta Roma i tak potrafi mecze wygrywać, i tak potrafi bramki zdobywać, a najważniejsze jest to, żeby wahadłowi dobrze bronili. Teraz wrócił do gry Spinazzola i może on zaczął jakiekolwiek liczby dawać, więc cieszy, że chociaż tę jedną bramkę ma Nikola Zalewski, ale to, że jej nie miał, to po części wynikało z tego, że brakowało szczęścia, że tego ciągu na bramkę czasami, ale też jednak taką taktykę ma Roma, bo to nie jest przypadek, że kluby słabsze ze strefy spadkowej Serie A grające tym samym ustawieniem, że gracze na tej samej pozycji mają lepsze liczby, no jednak Roma, Cremonese czy Verona, tutaj mamy ogólnie jakościowo, patrząc na tych piłkarzy, ogromną różnicę. Jest duży rozdźwięk, jeżeli chodzi o opinię na temat tego występu Nikoli Zalewskiego, bo gdy popatrzymy na to, co robił do przodu, to możemy go pochwalić za gola, za kilka akcji zaczepnych. Coś ruszyło wreszcie, bo też choćby w meczu z Napoli, przecież asysta bardzo ważna na 1-1 też autorstwa Zalewskiego. Jednak jeżeli popatrzymy na defensywę, no to choćby w meczu z Napoli, grając przecież no na dużo mocniejszych piłkarzy, na dużo groźniejszych, choćby na Kwaratskhelię, no to tam sobie radził lepiej. Tam oczywiście Napoli miało swoje sytuacje, wygrało 2-1, ale jednak po tamtym meczu był bardziej chwalony też za pracę w defensywie. Tutaj się spotkał z graczem, którego jeszcze powiedzmy piłkarska Europa nie zna, ale myślę, że niedługo pozna. Armand Llorente. Na pewno jeżeli chodzi o transfery letnie w Serie A, to jest transfer topowy. Wiadomo, że nie taki jak Kwaratskhelia, nie taki jak Lukman, ale 7 bramek w Sassuolo. To jest osiągnięcie, ściągnięty z Lorient. No i tą stroną Zalewskiego, grał na prawej, czyli tą lewą z perspektywy Sassuolo, sunęły wszystkie ataki. Bramka na 0-2, absolutnie na konto Zalewskiego. I warto obejrzeć. Nie wiadomo, co tam chciał zrobić. Czy kryć, czy asekurować. Po prostu stał w polu karnym. I tyle. I myślę, że dostał furii po tym golu José Mourinho. Dostały furii włoskie, rzymskie dzienniki, w których redakcjach też pracują kibice, bo ten podział we Włoszech jest jasny. Mamy dziennikarzy kibiców po prostu. Dzienniki Romanista, tam są dziennikarze, ale kibice Romy. I oni widząc takie zachowanie Zalewskiego, od razu tę notę słusznie obniżają. Więc miał ogromne kłopoty z Llorente. Kłopoty z Berardim również, gdy ten schodził na jego stronę. Więc w defensywie bardzo słabo, w ofensywie dużo lepiej, więc pewnie gdyby nie ten gol, to byłaby to nota bardzo słaba. 4,5, 5 to jak na włoskie standardy jest bardzo słaba nota, ale że trafił do siatki, to podniesiona do 6/10. Okej, no to wykład na temat Nikoli Zalewskiego zrobiony. My co tydzień mówimy o nim sporo, więc nie będziemy też jego wątku ciągnąć 10 minut. Natomiast jeśli chodzi o innych piłkarzy, którzy mogą zagrać na skrzydłach, a pewnie tak to wszystko ustawi Fernando Santos, że to będzie jednak bramkarz i 4-3-3 albo 4-2-3-1, tak czy tak będzie to czwórka obrońców i skrzydłowi. No to porozmawiajmy z agentem jednego z piłkarzy. W studiu mamy Piotra Dumanowskiego z Eleven Sports, a teraz będziemy mieli na łączeniu Eleven Football Players, przedstawiciela, czyli Mariusza Mowlika, który jest już z nami. Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak? Witam serdecznie, tak, Abu Dhabi. Abu Dhabi obecnie. Jest delikatnie cieplej, natomiast mam wrażenie, że temat Przemka Frankowskiego na tyle nas grzeje, że z samym Przemkiem, na przykład tak jak z Buksą czy Porębą, nie możemy pogadać. Też naszym widzom zdradzę trochę kulisów, że po prostu rzecznik prasowy drużyny Lons jest bardzo wymagającym człowiekiem, który nie dopuszcza za bardzo dziennikarzy do drużyny. Natomiast ty ten transfer zrobiłeś z MLS do Ligue A. No i skończyło się na tym, że ludzie, którzy pisali, nie no, jaka liga francuska, Frankowski przecież już zakończył swoją karierę idąc do Stanów, musieli przeobrazić myślenie. Oczywiście nasi widzowie też są już obeznani z tym, że w MLS się gra lepiej w piłkę niż w Ekstraklasie. Ale jak to się stało, że Franek od razu dał radę?
w tak poważnej lidze? Znaczy, ja, że dał radę. No, to wszystko było zaplanowane, bo każdą karierę piłkarza staram się wcześniej planować, krok po kroku, więc mieliśmy świadomość, że jak on jest w Jagiellonii Białystok, kilka lat temu był w Jagiellonii Białystok, no to bezpośredni przeskok do Ligi Top 5 jest bardzo trudny, głównie ze względu na intensywność ekstraklasy i intensywność tych lig Top 5. Dlatego z pełną świadomością postaraliśmy się o taką ligę pośrednią, gdzie mógłby na takiej większej intensywności już pograć, przygotować się i wtedy dopiero po dwóch, trzech latach mieliśmy plan, żeby wrócić do Ligi Top 5. Oczywiście no, też Przemek świetnie grał w Stanach, jeżeli chodzi o styl grania, też bardzo szybko się przystosował do Ligi Amerykańskiej. Rozwinął się bardzo mocno taktycznie, jeżeli chodzi o tamtą ligę, bo z Polski wyjeżdżał jako skrzydłowy. Na początku w Stanach również grywał jako skrzydłowy, ale też po zmianie trenera w Chicago drużyna częściej zaczęła grać również jako z wahadłowymi. I transfer do Lans też również był może nie bezpośrednio zaplanowany, ale no też planowaliśmy właśnie po dwóch, trzech latach powrót do Europy. Były różne zapytania. Lans było najbardziej konkretne, przedstawiło najbardziej konkretny plan na Przemka i tak naprawdę przyszedł do klubu tydzień przed ligą i już w pierwszym meczu brał udział, wszedł z ławki, w drugim również wszedł z ławki, w trzecim już dał asystę i oczywiście gdzieś swoją pozycję bardzo mocno zbudował. No i teraz drugi kolejny sezon gra regularnie, wszystko po 90 minut praktycznie w każdym meczu. Nic, tylko się cieszyć, że tak świetnie sobie radzi w bardzo dobrej drużynie, bo na dzisiaj Lons jest na trzecim miejscu w ligę, więc no naprawdę mocnej lidze. Tak, patrzymy na pierwszy sezon Frankowskiego i praktycznie cały rozegrany na lewym wahadle. Wtedy Klos był niepodważalną gwiazdą na prawej stronie. W tym sezonie po jego transferze przeniósł się Franek na prawą stronę, a ostatnie mecze gra gdzie? Jako prawo obrońca. No właśnie, co to za zmiana i czy w kontekście kariery to jest jakakolwiek zmiana na dłużej, czy raczej skrzydłowy, wahadłowy to jest pozycja Frankowskiego? Znaczy docelowo wiedzieliśmy, że Przemek będzie bardziej wahadłowym. Skrzydłowy w topowych ligach europejskich to są inne wymagania, jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, a Przemek świetnie sobie radzi taktycznie. I jak szukaliśmy klubu po powrocie do Europy, to szukaliśmy klubu właśnie, gdzie będzie mógł się rozwinąć jako wahadłowy. I tak naprawdę Lons przedstawiło konkretny plan. Widzieliśmy, że na początku będzie częściej grywał jako właśnie na tej lewej stronie, ale będzie miał bardzo dużo zadań ofensywnych, dlatego też w pierwszym sezonie te liczby jego były bardzo okazałe, jak na wahadłowego. W tym sezonie zmienił się troszeczkę styl grania Lons. On też przeszedł na prawą stronę, a w ostatnich meczach, w ostatnich powiedzmy te paru tygodniach trener Hess też zmienił taktykę, bo no też nie ma co ukrywać, drużyny zaczęły już gdzieś tam rozczytywać taktycznie Lons i zmienił taktykę na czwórkę obrońców. Franek teraz jest praktycznie prawym obrońcą. Oczywiście nadal ma dużo zadań w ofensywie, ale ma też zdecydowanie więcej pojedynków w obronie, więc z każdym rokiem on się rozwija i według mnie docelowo będzie bardziej wahadłowym, ale też sobie całkiem nieźle radzi jako boczny obrońca. Tak, patrzę jeszcze na Frankowskiego karierę i zastanawiam się, kiedy wy, skoro powiedziałeś, że planujecie tę drogę dokładnie, kiedy spodziewacie się kolejnego kroku? I czy w ogóle jest on teraz, na przykład na przyszły sezon potrzebny, jeśli Lons może wylądować w Lidze Mistrzów? Oczywiście, no, staramy się zawsze każdy krok planować. Taka nawet śmieszna sytuacja przy podpisywaniu kontraktu z Lons. Rozmawialiśmy z dyrektorem, no i przybiliśmy sobie piątki po podpisaniu umowy, no i tak sobie ustaliliśmy, że no, działamy już na kolejny krok, który będzie za 2-3 lata. No i dla nich to jest jakby normalne, bo mają świadomość, że Lons jest klubem takim, którym promuje piłkarzy i sprzedaje. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam klub może
To jest klub duży oczywiście, ale, nie docelowy jakby w takim najwyższym, najwyższym topie. Ale Przemek jest szczęśliwy we Francji, ma jeszcze 3,5 roku kontraktu. Nic na siłę. Najważniejsze dla nas, żeby piłkarz był szczęśliwy, bo piłkarz jest szczęśliwy, jak gra regularnie od no już czwarty rok tak naprawdę. Ostatnio sobie liczyliśmy na kolację, jak siedzieliśmy z Przemkiem we Francji, że od momentu odejścia z Jagiellonii, jak był zdrowy, to grał we wszystkich meczach swojej drużyny, najpierw w Chicago. Jak grał w pierwszym składzie, a jak siedział na ławce, to zawsze wchodził. Nie było sytuacji, żeby on przesiedział cały mecz na ławce rezerwowej. I to samo jest teraz w Lens. Drugi rok z rzędu bierze udział w każdym meczu. Albo w pierwszym składzie, albo wchodzi z ławki. Co naprawdę, jeśli chodzi o planowanie kariery piłkarza, jest mega ważne, bo piłkarz no jest szczęśliwy, jak gra. I to jest dla nas zawsze klucz. Też wielki atut jest, jeśli chodzi o jednak jego możliwość gry na różnych pozycjach, prawda? Bo nawet historia w Lens to pokazuje, bo lewe wahadło, prawe wahadło, prawa obrona. Ja bym go widział, wiesz co, jako skrzydłowego też, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Nie bałbym się tego, bo on jest bardzo odpowiedzialny, to jest bardzo ważne. Powiesz, jako skrzydłowy to może mniej ważne, ale w systemie gry Santosa na pewno ważne, u Pichiewicza też było ważne. Natomiast on jest szybkim piłkarzem, tak? Nie boi się pojedynków. Ostrożnie powiedziałeś o jego umiejętnościach technicznych, ale ja bym powiedział, że to jest solidny rzemieślnik, jeśli chodzi o technikę, prawda? Może nie jest błyskotliwym skrzydłowym, natomiast absolutnie solidny, wszechstronny. Pytanie rzeczywiście, czy on nie powinien... Lens traktujesz nawet przy podpisaniu kontraktu, rozumiem, że jakaś tam ścieżka może być zarysowana, ale nie wiem, czy to nie jest klub przy tym, żeby grał w Lidze Mistrzów, tak? No to jest piękna historia, nie? Ja popatrzyłem w L'Équipe, średnia not Przemka, absolutnie imponująca, no to jest, tam są same gwiazdy. I nasz Polak, który, tak jak rozumiem, dzisiaj jest już gwiazdą takiego Lens, no jakąś ważną postacią, jeśli nie chcemy używać słowa gwiazda. Znaczy jest na pewno bardzo ważną postacią klubu i też nie ma co ukrywać. No, w styczniu był nominowany do piłkarza miesiąca. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, wygrał Ben Yedder z Monaco, drugi był Alexis Sanchez. W L'Équipe był moment, że był w top 5, jeżeli chodzi o zawodników sezonu. Na dzisiaj patrzyliśmy, to jest na miejscu 14, co jest no świetnym osiągnięciem. Na pierwszym miejscu jest chyba Messi, Neymar drugi. No nie ma co ukrywać, na siłę na pewno nie będziemy robili jakiegokolwiek ruchu. Tutaj jest kwestia zawsze tego, żeby piłkarz w ewentualnej zmianie jakiegokolwiek klubu, no to też miał, oczywiście wiadomo, finansowo lepiej, ale najważniejsze jest, żeby grał. No i jak wytoczyliśmy gdzieś tą ścieżkę i teraz sobie patrzymy na kluby ewentualnie kolejne, do których mógłby Przemek trafić, no to tak naprawdę to jest powiedzmy 3-4 kluby w lidze angielskiej, 3-4 w lidze niemieckiej, może 5 gdzieś w lidze włoskiej, 2-3 w lidze hiszpańskiej, no bo w tym kierunku gdzieś tam patrzymy, bo chcemy, jak już trafić, no to profilowo, żeby znowu on był w miejscu, gdzie może się dalej rozwijać i grać. Jak teraz wymieniasz 3-4 w lidze angielskiej albo 2-3 w La Liga, to nie chodzi o to, że Real, Barcelona i Atletico, tylko chodzi ci o profil piłkarza, prawda? Tak, piłkarza, jasne. Dla nas jest najważniejszy profil piłkarza, bo każdy piłkarz ma jakieś wady i ma jakieś zalety. No i kluczem przy jakimkolwiek transferze czy podpisaniu kontraktu jest to, żeby trafić dokładnie profilowo, żeby piłkarz pasował do danej filozofii klubu, trenera. Wiadomo, za granicą te filozofie są raczej stałe. No w Polsce to często się zmienia po zmianie trenera, to całkowicie filozofia klubu często się zmienia. Za granicą to jest raczej bardziej profesjonalne i nawet zmiana trenera nie powoduje często zmiany jakby filozofii całego klubu, więc mamy już gdzieś tam wytypowane kilka klubów, które ewentualnie mogłyby pasować, ale mówię, to nic nie jest na siłę. Najważniejsze, żeby Przemek był szczęśliwy, grał i tak właśnie jest jak teraz. Jeżeli Lens trafi do Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, czy Ligi Conference, no to też będzie wielki sukces jego. Ale mówię, co będzie dalej, to na razie... A dopytam cię o jedną rzecz, bo wydaje mi się, że Adam Nawałka chyba nawet próbował Przemka w roli prawego obrońcy,
Ale to chyba były epizody z tego, co pamiętam. Natomiast czy trener dzisiaj klubowy w Lens, jakby powiedział, grasz do końca sezonu na pozycji prawego obrońcy i tak dalej, jak to przyjmuje Przemek, że gra prawego obrońcy, że dla niego to jest jakikolwiek kłopot, czy on to po prostu uważa, jestem zawodowcem, gram na tej pozycji, na której widzi mnie trener? Nie, no Przemek jest zawodowcem, no tak jak powiedziałeś wcześniej, sobie poradzi na praktycznie na każdej pozycji, bo i w ubiegłym sezonie Lons zagrał na lewym wahadle, teraz gra na prawej obronie. W Chicago Fire grał jako skrzydłowy, prawy, lewy, były też momenty, kiedy grał na dziesiątce. Nie ma tak naprawdę problemu. Jeżeli chodzi o Przemka, to naprawdę warto podziwiać jego zdolność adaptacji do danej taktyki drużyny i szybkość, z jaką to robi, bo on naprawdę bardzo mocno się rozwinął, głównie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o inteligencję taktyczną. No i to dzisiaj widać, gdzie trener Hess też w którymś z wywiadów powiedział, że Przemek jest czołowym piłkarzem, jeżeli chodzi o adaptację taktyczną, więc nie bał się go wystawić na prawej obronie, nie bał mu się powierzyć jakby stałych fragmentów gry, rzutów karnych. No, on też rośnie z każdym rokiem, z każdym meczem jako taka kluczowa postać w klubie i to też no, na każdym kroku gdzieś tam można odczuwać, jeżeli jest się na meczu Lens. A jakby biorąc pod uwagę, przepraszam, prowadzenie programu, ale lubię konkrety, a jesteś człowiekiem konkretnym, więc troszeczkę cię sprowokuję, bo gdyby uznać, że Frankowski jest dzisiaj prawym obrońcą, prawda, i możemy innych piłkarzy na skrzydłach wystawić, a mamy troszeczkę tych piłkarzy, bo mamy Skurasia, mamy Grosickiego, mamy też Kamińskiego, nie wiem jak traktować Zaleskiego, ja go najbardziej traktuję, Nikolę Zaleskiego, jednak jako skrzydłowego, tak, dla mnie właśnie przez swoje problemy w defensywie on nie do końca jest dobrym wahadłowym. No to zresztą Piotrek to nam tłumaczył. Natomiast gdyby przyjąć, że w takim razie mamy wybór piłkarzy do systemu 4-3-3 na skrzydła, oczywiście Przemek Frankowski jest absolutnie kandydatem wśród tej, ale może przyjąć, że powinien podjąć rywalizację na prawej obronie, że może to jest rywal do Kasza, Gumnego. No, Bartka Bereszyńskiego w ogóle ja traktuję jako lewego obrońcę. Przepraszam, przez jego karierę klubową może powinienem go traktować jako prawego obrońcę, ale przez karierę w reprezentacji, gdzie on zdecydowanie więcej meczów zagrał na lewej obronie, słuchajcie, ten chłopak, no to trudno go traktować jako prawego obrońcę, bo my nie mamy lewego obrońcy. I jak tak patrzysz na hierarchię prawych obrońców, to myślisz sobie, co ten Przemek nie pęka przed takim Kaszem, szczególnie też mówisz o klubach angielskich? Znaczy, no z naszej strony my nigdy nie mówimy ani też nie sugerujemy trenerom jakąkolwiek pozycję naszego piłkarza podczas negocjacji. Gdzieś prowadzimy te rozmowy i zawsze tak jak mówię, każdy piłkarz ma wady, każdy ma zalety. Kluczem jest to, żeby właśnie mocniej pokazać te zalety i widząc teraz, jak Przemek sobie radzi jako boczny obrońca, na pewno nie bałby się podjąć rywalizacji jako boczny obrońca w reprezentacji. To, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jako skrzydłowy, tak jak mówiliśmy, on jest bardzo mocno zdyscyplinowany taktycznie, dlatego też trener Michniewicz z niego często korzystał, bo trener Michniewicz bardzo jest, jeżeli chodzi o taktykę, jest dla niego mega ważne, żeby piłkarz realizował wszystkie założenia. Mówię, tutaj nie bałbym się na pewno, jeżeli chodzi o rywalizację na boku obrony, czy na prawej, czy na lewej, dla Przemka to nie będzie robiło różnicy, on się bardzo szybko zaadaptuje. No właśnie, i tak wychodzi na to, że 90 minut z Arabią, 45 z Argentyną i 87 z Francją, także swoje na mundialu pograł. Odkrycie sezonu Ligi Francuskiej w sumie Przemek Frankowski. Poprzedniego sezonu. Poprzedniego, tak oczywiście. No. Więc zobaczymy, co będzie u Fernando Santosza, jeśli chodzi o kadrę, ale to już pytanie do selekcjonera. A my dziękujemy. Mariusz Mowlik, 11 Football Players był z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Piękne. I ja mam klub dla Przemka. Tak. Myślałem, jak Roman tutaj te pytania zadawał, jak Mariusz wymieniał te kierunki i oczywiście no, najbardziej znam kierunek włoski, więc gdyby to miało być Serie A i gdyby oczywiście nie było takiego wymogu, żeby to był zespół grający w pucharach, oczywiście jeżeli Lens awansuje do pucharów, to pewnie warto zostać i jednak te historie przeżyć, tak pójdę trochę naokoło, bo pamiętacie, w poprzednim sezonie też się wydawało, że oni wejdą do pucharów,
Pucharów, końcówka sezonu, nie było nawet Ligi Konferencji. Teraz może to nawet będzie drugie miejsce, ta rywalizacja z Marsylią. No jednak tam stadion zawsze jest wyprzedany, komplet widzów, te mecze domowe mają niesamowity klimat, więc no to jest piękne być piłkarzem Lons, bo jednak ci kibice, ta atmosfera, to jak oni piszą swoją historię jako no nie ten bogaty, nie ten jeden z wielkich klubów francuskich obecnie, a jednak z każdym potrafił rywalizować. Był moment w tym sezonie, gdzie nawet mówiło się, że będą bić się o mistrza. Ale jeżeli po tej, powiedzmy, przygodzie europejskiej, której mu życzę, Przemkowi, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, bo jednak jeżeli to będzie trzecie miejsce w Ligę, no to Francuzi mają kłopot, żeby wejść do Ligi Mistrzów, bo Monaco nie weszło, bo Marsylia nie weszła, bo mieli jednak, przegrywali te mecze eliminacyjne w ostatnich dwóch bodaj sezonach. Ale jeżeli miałby zmienić barwy klubowe, też będzie ważny pewnie argument finansowy. Torino. Torino to jest bardzo mocny klub Serie A, jeżeli chodzi o tę średnią półkę. Nie widzę jednak, ale dopiero patrząc na ustawienie... Przed spadkiem, nie? Z tym składzie. Nie no, ostatnie lata są, powiedzmy, w top 10. Ja się... W tym momencie to jest kandydat do siódmego miejsca, czyli nawet do gry w Lidze Konferencji Europy. I co ważne, zespół grający w ustawieniu 3-5-2, zespół, w którym prawy wahadłowy odejdzie z klubu, Wilfried Tsingo niebawem trafi do Premier League, i zespół, w którym trener bardzo sobie ceni te parametry fizyczne. Ivan Juric piłkarze wyciska jak cytryny, potrafi ich wnieść na wyższy poziom i bardzo ceni te cechy motoryczne. A te Przemek Frankowski ma na top poziomie. Ten czas spędzony w MLS, potem pamiętacie, on zmarszczył, bo te sezony się nałożyły. On zmarszczył, grając w MLS, od razu wkroczył do Francji. Francja też się cechuje czym? Intensywnością. Liga francuska, tam trzeba być silnym, trzeba być wybieganym. Więc dla mnie idealny trener, idealne ustawienie, klub, który płaci dobre pieniądze. Bo czemu Karolinetti zmienił Sampdorię na Torino? W tabeli to było dziewiąte, dziesiąte miejsce. Bardzo duża podwyżka. Urbano Cairo to jest jeden z bogatszych Włochów. Ponad bańkę euro. Tak, 1400 bodaj i to netto. Więc tutaj się zgadza ustawienie, osoba trenera, specyfika, wymagania na tej pozycji. Bo też nie ukrywajmy, no nie będą to kluby topowe. No bo okej, możemy mówić o notach z L'Equipe, ale no to nie będą kluby topowe, ani hiszpańskie, ani francuskie, tym bardziej angielskie, ale kluby z tej średniej półki i mocnej średniej półki, to myślę, że byłby to i tak krok do przodu. Przejście do nieco lepszej ligi, do zespołu, który ma ambicje, no i też nie ukrywajmy, aspekt finansowy również ma ogromne znaczenie, a Torino akurat płaci dobrze, więc... Jak Włodar będzie węszył latem, szukając tutaj, gdzie ten Frankowski, to myślę, że Torino to jest bardzo logiczny wybór, a skoro Mariusz mówił o kierunkach również włoskich, to właśnie tam bym Frankowskiego widział, ale życzę mu, żeby jednak najpierw była ta przygoda w Europie, bo Lens w europejskich pucharach zobaczyć byłoby to zjawisko, bo to zespół Frank S., który się inspiruje Atalantą. I też to mały klub, który nagle tę hierarchię burzy, gra też bardzo intensywną, ciekawą, fajną piłkę, bazując bardziej na kolektywie niż na gwiazdach, bo tam gwiazdą może jest Seko Fofana, ale reszta to jednak są postaci dla szerokiego grona, anonimowe. Więc po tej przygodzie europejskiej życzę mu takiego ciekawego transferu i może właśnie Torino. Jak ty mnie, Duman, skontrowałeś, że nie no, przecież to jest... top 10 w Serie A, klub Torino, to ja się przyraziłem, że z tobą podchodzę do dyskusji o lidze włoskiej, ale aż sprawdziłem i... No było tam 16 miejsce raz. No tak, ale... tak, ale wiesz, to masz sezon 2020-2021, czyli dopiero co, oni byli 12 kolejek w strefie spadkowej, a 15 jedno miejsce tak, na strefie spadkową. Tak, ale to ich trenował Marco Giampaolo, więc to w ogóle nie pasuje do ostatnich lat w Torino. Okej, okay, w porządku, ale wiesz... Awentury, więc to, ja sobie myślę, że... Tak, miałeś dobrą myśl, ale to był jeden taki, wiesz, ewenement, ale poza tym to jest, powiedzmy, taka mocna klasa średnia i finansowo, organizacyjnie. Oni potrafią sięgać po piłkarzy, płacąc za nich kilkanaście milionów euro i wygrywać rywalizację ostatnio z Marsylią. Wygrali rywalizację Iwana Ilicia. Mało klubów takich z tej półki płaci duże pieniądze, więc na przykład dla Torino nie byłby to problem zapłacić kilkanaście milionów euro, czy kilka milionów euro, 10 milionów euro za takiego Frankowskiego, a już nie widzę klubów hiszpańskich, które mają jednak większe kłopoty niekiedy finansowe, Frankowski żeby zawsze takie do Anglii pójść, nie? Tak, a do Anglii oczywiście. Bo to jest rynek, gdzie
potrzeba takich piłkarzy fizycznych, odpowiedzialnych, wielopozycyjnych, ogranych już, nie? To to jest dla Anglików zapłacić pensję razy dwa to, co płaci Lons, albo razy trzy nawet, to nie jest żaden problem, prawda? Także i zapłacić ewentualnie to, ile taki francuski klub by chciał. No właśnie, my przechodzimy za to do tematu, który mieliśmy poruszyć od razu po Zalewskim, ale wpadła rozmowa, czyli Jordan Majchrzak. Jordan Majchrzak. To jest piłkarz, który od dłuższego czasu był przez José Mourinho brany na ławkę rezerwowych, nawet na mecze Serie A, ale nie miał debiutu. To jest piłkarz też wzięty z Legii Warszawa, jeszcze musi być wykupiony, natomiast wczoraj debiutuje, dostaje 15 minut, pokazuje się włoskiej publice. No to panie Piotrze, kto to taki? Historia niebywała, no bo nie grał w Polsce nigdy na wyższym poziomie niż trzecioligowym. Tymczasem no, debiutuje w Serii A. Debiut z potrzeby chwili. Też nie ukrywajmy, że nie będziemy tutaj budować narracji, że on podbija Rzym, że to jest epokowy talent. To nie jest historia jak tych innych wychowanków, powiedzmy Eduardo Bove, Volpato, Zalewskiego, którzy jednak dobrą grą w Primaverze, będąc najlepszymi piłkarzami Primavery, potem otrzymują szansę w Serie A i tak jak Zalewski czy nawet Eduardo Bove z tego młodego grona, oni już są w tej hierarchii wysoko. Zalewski gra regularnie w składzie, Bove wchodzi z ławki. Debiut Majchrzaka to jest kwestia totalnie przypadkowa, bo to nie jest piłkarz, który podbija Primaverę. Oczywiście bazuje tylko na liczbach, no bo nie oglądam meczów Primavery Romy, ale Roma słynie z tego, że ma bardzo dobrą szkółkę. Roma jest wysoko w tabeli, bodaj czwarte miejsce w Primaverze i Roma zawsze w tej Primaverze osiągała dobre wyniki, więc to, że on w ogóle tam jest, tam gra, to już pewnie pomaga mu w rozwoju bardziej niż gra w drugiej drużynie, czy w rezerwach, czy w młodzieżowych ekipach w Legii. Dwa gole bodaj w Primaverze. Więc trochę na zachętę pewnie otrzymał te szanse od Mourinho, bo Mourinho postawił sobie za cel w tym sezonie wyciągać rękę do tych młodych zawodników i rzeczywiście wielu tych piłkarzy on promuje. Na wielu tych piłkarzy stawia, czterech, pięciu, może nawet wielu, tak, otrzymuje szansę, ale to dobrze, bo tego potrzebuje włoska piłka. Roma ma te młode talenty, więc czemu z nich nie korzystać? Ale w tym meczu tak, zagrał Abraham, niedawno miał problemy z okiem, nie był powiedzmy na 90 minut, potrzebował zmiany. Akurat w tym meczu niedostępni byli Andrea Belotti oraz Ola Solbakken, czy jakby powiedzieli Norwegowie Ola Solbakken. I z tego względu tylko znalazł się na ławce i z tego względu wszedł na boisko, bo gdyby był dostępny Belotti albo Solbakken, no to tego debiutu by nie było. Też no nie ma tutaj, tak jak mówię, sytuacji, w której on zdobywa masę bramek w Primaverze i na tej bazie otrzymuje szansę w pierwszym zespole Romy, tak, ale na pewno warto się mu przyglądać. Nie potykał się o własne nogi. Nie, miałby nawet asystę, bo tak oczywiście był to krótki występ, niewiele kontaktów z piłką, no też to, że wszedł na boisko, było podyktowane tym, że musiał Mourinho atakować, musiał szukać, musiał coś zmienić, bo jego zespół przegrywał 2-3, potem 2-4 u siebie w Sassuolo grając w dziesiątkę. No, okay, ale wygrał taką główkę w końcówce, zagrał do Dybali, miałby szansę na asystę. Wtedy byśmy mówili, chwalili, włoskie media też by pompowały, a tak czytałem opinię, właściwie tam było SV, senza voto, bez oceny, życzymy powodzenia w przyszłości. Nawet Włosi tego debiutu jakoś specjalnie nie skomentowali. Okej, okay, no to właśnie nie. Właśnie widzę na stronie gol.com, że Mourinho dostrzegł w nim cechy gotowego piłkarza. No ale to jest trochę to, co mówisz, że trzeba było kogoś wpuścić i wpuścił. Natomiast dziwię się, że tak, nie że hurra optymistycznie podchodzisz do Majchrzaka, ale jestem zaskoczony, że mówisz o tym, że tego debiutu by nie było. No bo by nie było, no skoro miałbyś... No tak, ale był na masz dwóch napastników, nie było. Miałbyś do wprowadzenia. Zobacz, on jest powiedzmy tym czwartym, tak? Czy nawet piątym. Tak się ułożyło, że Abraham nie mógł zagrać 90 minut, musiał coś zmienić, czerwona kartka, przegrywali, co rzadko się Romie zdarza, bo Roma w tym sezonie straciła 5 bramek u siebie do meczu z Sassuolo, a w tym meczu straciła 4. Więc to był już ewenement, to był mecz wynikający się tej logice pod wodzą José Mourinho.
Brakowałoby Lottiego, brakowało Solbakena, więc otrzymał szansę debiutu Mike Szak. Ja nie mówię, że to nie będzie w przyszłości wielki piłkarz. Może Roma go wykupi, bo są takie głosy. Dla Romy 700 tysięcy euro to nie jest duża kwota. Oni go widzą. Włosi akurat na piłce znają się bardzo dobrze, więc być może będzie tak, że on jeszcze jest w takim wieku, że spokojnie może grać jeszcze rok czy dwa na poziomie Primavery i potem wskoczyć. To nie jest żaden problem w tym wieku. I ja nie neguję tego, że Roma go wykupi, tylko trzeba powiedzieć, że no ten debiut nie jest na bazie masy bramek w Primaverze, tego, że ma w Rzymie łatkę super talentu i wskakuje do składu, wyprzedza w klasyfikacji, nie wiem, nieskutecznego Belottiego, nieskutecznego kogoś tam innego, no bo Solbakken ostatnio trafił. Nie, to był debiut z potrzeby chwili, wynikający z tego, że brakowało na ławce i Belottiego, i Solbakkena, dlatego na końcówkę wszedł Mike Szak. Okej, okay, no to mamy jasno wyjaśniony temat. Piąty raz był na ławce Romy i zadebiutował bardzo fajnie dla niego, natomiast jestem ciekawy, co by się działo w Polsce, jakby wrócił jednak do Legii i rywalizację miał podjąć. Czy byłby to nie wydaje mi się to możliwe. Jeśli daje mu Mourinho szansę w ogóle na ławce i jeszcze wrzucę go w takim meczu, to, że on nie ma bramek w Primaverze, świadczy, że gdzieś chłopak coś ma w sobie. Dla włoskiego klubu to jest żadna kwota, nie? Mimo wszystko, mimo liczenia tych eurocentów, ja się zgadzam, że Calcio się definiuje trochę na nowo po tej pandemii i to jest moim zdaniem lepsza definicja Calcio, sięgająca do jakby korzeni tej ligi, gdzie można stawiać na młodych piłkarzy, na młodych Włochów w ogóle i tak dalej. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby Roma teraz go nie wykupiła. Roma zawsze może go gdzieś wypożyczyć, ogrywać i tak dalej, nie? No tak. No dobrze, to w takim razie mamy wyjaśniony temat, ale bardzo się cieszymy, że coś takiego się w przypadku Mike Szaka dzieje. Nie wiem, czy nas niepokoi, czy po prostu czuć się trochę zmieszanym albo będącym w niewiedzy. Czemu Kuba Kamiński, panie Romanie, wchodzi z Bayernem w 30 minucie, ładuje gola, jest chwalony, potem nie gra, potem gra 90 minut, a teraz w ostatniej kolejce z Unionem gra minut tylko 10. Jaki jest powód tej rotacji? Nie dramatyzowałbym. Absolutnie, ale to jest Bundesliga. To jest dobry jego sezon, naprawdę. Dobrze wypada w tym sezonie w Wolfsburgu. To jest jego debiutancki sezon. Ja tylko chwalę, ale zastanawiam się, z czego wynika rotacja w Wolfsburgu. Z konkurencji. My czasami zapominamy, że kluby w Niemczech to jest po prostu bezwzględna rywalizacja, to jest pewien wybór piłkarzy, to jest decyzja z meczu na mecz. Oczywiście Kamiński sobie bardzo pomaga, bardzo sobie pomaga, choćby w meczu z Bayernem sobie bardzo pomógł. Jeśli wchodzisz z ławki i strzelasz bramkę, to na pewno to nie tylko media notowują, czy kibice, no to daje trenerowi do myślenia. Tutaj też on uczestniczył w tej akcji bramkowej. No mało miał czasu. Na koniec jest dla Wolfsburga rozczarowujący, ale dla Unionu też rozczarowujący remis w tym spotkaniu, bo każdy z tych klubów gdzieś chciałby dopisać 3 punkty. Kamińskim myślę, że i tak gra więcej niż można było zakładać, jeśli chodzi o wejście do Bundesligi. A to, że trener ma przemyślenia, patrzy na jego dyspozycję z ostatniego treningu, to jest naturalne w Niemczech, że tak się dzieje. Wiecie, pamiętamy Kapustkę choćby, nie? Nie mówię tego przykład o Leicester, no bo to jednak trafił do najsilniejszej ligi świata, ale Freiburg. W Freiburgu też miał jeden mecz, gdzie strzelił gola i się wydawało, że to ruszy. Ale dwa razy jeszcze zagrał. Tak, Christian Streich w ogóle nie widział go w składzie, więc trzeba doceniać, że tak młody piłkarz, no gdzie sam mówił, że nagle transfer z Ekstraklasy do Bundesligi, no to jeżeli chodzi o wydolność, o intensywność, to jest szok. I on tak jak mówi, że powoli uczy się tej intensywności, to że w ogóle tyle minut gra, że jest tam powiedzmy może nie tą pierwszoplanową, ale nawet tą drugoplanową postacią, no to już jest dobrze, to jest budujące, że on nie ma takiej wyrwy, że rok, dwa siedzenia, szukanie, potem wypożyczenie, zweite Bundesliga, bo no często tak to wygląda, jak młody Polak wyjeżdża szukać szczęścia, więc dla mnie to jest wzorcowo rozwijająca się kariera. Nie ma tak, no mało jest takich przypadków jak Kwaratskhelia, że wchodzisz i niszczysz ligę, europejskie puchary. I jakby ta droga Kamińskiego jest bardzo budująca. No właśnie, no to w takim razie jeszcze odhaczymy sobie Anglię, gdzie trzeba powiedzieć o dwóch piłkarzach, dwóch
stoperach potencjalnych na mecz z Czechami. Bednarek, czyste konto, mecz z Manchesterem United. No zadziwiająco gra Southampton, w sensie zadziwiająco się odmieniło i naprawdę walczy o to, żeby pozostać w Premier League. Jan Bednarek, mega klasa, bo kolejne czyste konto, kiedy wrócił z Aston Villa, gdzie wydawało się, że będzie to katastrofalny sezon. A obok Kiwior, który debiutuje ze Sportingiem, jakie macie zdanie o tym duecie i czy taki duet byście wystawili za tydzień z Czechami? Zastanawiam się bardzo poważnie nad takim duetem. Bednarek, to ja tutaj nie mam wątpliwości, że przy braku Glika to jest no, pierwszy wybór. Tutaj przy jego sytuacji w klubie, fakcie, że gra, że potrafi wspólnie z kolegami ograć czy Chelsea, czy Leicester, czy teraz zremisować z Manchesterem. Manchester dość szybko dostał czerwoną kartkę Casemiro i rzeczywiście, ale mecz był i tak pełen emocji. To było takie 0-0, gdzie się bardzo dużo działo. Bednarek, to on gra prawego środkowego w czwórce, także przy jego doświadczenie reprezentacyjne. Ja nigdy tego nie pomijam, bo uważam, że otrzaskany w boju to też jest coś na poziomie reprezentacji istotne. I ten chłopak ma 46 meczów w reprezentacji. 46, prawda? Także i jeśli gra regularnie w Premier League, to dla mnie jest pierwszym wyborem. I pytanie, dostawić mu Kiwiora, czy może zagrać z Wieteską? Ja bym taki wariant rozpatrywał. No, Wieteska oczywiście popełnił karygodny, kardynalny, nie wiem jak to określić błąd, ale takie rzeczy się zdarzają na przestrzeni sezonu w ostatnim meczu ligowym. Co do debiutu Kiwiora, specjalnie zobaczyłem to spotkanie. No nie był to dobry debiut. Nie był to dobry debiut, natomiast też widać, że to jest chłopak, który dostaje szansę. Po kilku tygodniach, po tym jak regularnie pojawia się na ławce rezerwowych w Premier League, przychodzi mecz europejskich pucharów, trener decyduje, ok, wchodzisz do składu. Widać, że on ma zakodowane bezpieczne rozwiązania. Czyli to nie jest taki typowy Kiwior z piłką przy nodze, inicjujący akcję, prawda? Odważny. Na pewno na jego konto idzie stracona bramka, ta po rzucie rożnym. To bez dwóch zdań, tutaj ciężko go bronić w tej sytuacji. Nawet jeśli bramkarz krzyczy, no to on nie może się uchylać przed piłką. Tak, musi kontrolować piłkę, musi kontrolować rywala, przestrzeń. Dziwne zachowanie. Co do drugiej straconej bramki, bo też gdzieś tam zamieszany w to wszystko. Super akcja. Super akcja. Do zamieszanych jest trzech czy czterech piłkarzy Arsenalu w utratę tej bramki. Ważne jest, że Arteta dał mu szansę, bo to pokazuje, że wierzy. Przecież Arsenal też nie chce odpaść z rywalizacji ze Sportingiem. Chce gdzieś dalej zmierzać w Europie. Natomiast ważne, że dostał taki mecz. Natomiast jak czytam wywiad z Fernando Santoszem u Piotrka Koźmińskiego, to po pierwsze Santos wymienia nazwisko Kiwiora i to się bardzo rzadko zdarza, bo Santos bardzo rzadko posługuje się nazwiskami w swojej narracji. Nie, prawda? Był pytany nawet od niego, sam zaczął. Dokładnie, a przy Kiwiorze jeszcze, tak jak docenia ten transfer, mówi, że będzie lepszym piłkarzem, że taki transfer jest absolutnie czymś, co rozwija zawodnika, że ma lepszych piłkarzy do treningu i ta rywalizacja go napędza, plus to, że trafia na dobrego trenera, to jednak zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz i myślę, nieprzypadkowo to Santos powiedział, rytm meczowy. Rytm meczowy, no tu jest ewident, od połowy stycznia tego rytmu Kiwiorowi brakuje. Ten jeden mecz jest jakimś światełkiem w tunelu, dlatego ja bym się zastanawiał na miejscu Santosa, na bazie tych treningów, które wyświetliłeś, które ma do dyspozycji kilka, nieliczne, bo tam chyba trzy czy cztery te treningi są, tak? Żeby jednak zobaczyć, jakiej dyspozycji jest, jak się czuje z Bednarkiem i czy aby na pewno taką parę można wystawić. Bo mimo wszystko zachowałbym Kasza, Bereszyńskiego. No, chociaż Bereś też nie, duża niewiadoma. Ale wiesz co, o Beresia się tym mniej boję, no tak, przy jego doświadczeniu. Tak, wiesz? Przy jego doświadczeniu, to na pewno, ale jak na pewno będzie decydować to, co zobaczy Fernando Santos na treningach, no bo rzadko ma okazję oglądać naszych obrońców grających regularnie, chyba że postawi na kogoś zaskakującego, jeżeli chodzi o przeszłość, czy też brak tej przeszłości w kadrze. No Wieteska ma ten rytm meczowy, od początku sezonu gra regularnie w Clermont, od deski do deski, więc jeżeli chodzi o kogoś, kto ma rytm meczowy, no to tutaj mamy kandydata.
oczywiście do rozważenia. Jeżeli chcemy kogoś, kto ma już jakiekolwiek doświadczenie w kadrze, rytm meczowy może nieco zaburzany przez kontuzję, ale gra, mniej więcej, ale gra, to jest Paweł Dawidowicz. Chociaż Paweł, myślę, że lepiej czuje się w trójce niż w dwójce, a raczej będzie grać czwórką z tyłu Fernando Santos, chociaż o tym dopiero się przekonamy. Dawidowicza przy tym, że gra we Włoszech, absolutnie wziąłbym na to zgrupowanie. Na pewno, żeby chociaż go zobaczyć. Żeby go dotknąć, zobaczyć, jak się zachowuje, jak się porusza i tak dalej. Ja pamiętam, i to użyję tego stwierdzenia świadomie, wielki mecz Dawidowicza z Anglią. Tak. Naprawdę. Wchodzi z Albanią wobec kontuzji Bereszyńskiego. Daje radę z Anglią. Później jest tą parą środkowych, czy w tej trójce grywa u Paulo Souzy, więc to pokazuje ta jesień, taką wtedy jesień w 2021 roku stwarza taką nadzieję, że to będzie reprezentacyjny piłkarz taki na lata. Natomiast historia się toczy bardzo szybko, bo zobaczcie, Kiwior dzisiaj ma 9 meczów w reprezentacji. 9 meczów reprezentacji od debiutu z Holandią w nadzwyczajnych okolicznościach, bo Michniewicz dokonuje zmiany po Belgii na środku obrony. Bednarek gra właśnie z Kiwiorem, nie ma w tym meczu Glika, nie ma też Lewandowskiego. Ryzyko związane z tym meczem jest przeogromne, bo to jest presja jakby klęski, której doznałeś 3 dni wcześniej i wychodzi u boku tego chłopaka. Ma mecze, ja tak popatrzyłem na noty prawdy futbolu, jeśli chodzi o Kiwiora, to na 9 meczów siódemkę dostał 3 razy. Na przykład był świetny w Cardiff z Walią, tak? Czyli na mundialu gra tak sobie. Ja bym powiedział, że troszeczkę czasami widać braku decyzyjności. Ale też jeszcze wtedy był w słabszej formie, wiesz, klubowej. Tak jak mówiliśmy o mundialu w wykonaniu Nicoli Zalewskiego, właściwie no szybko się dla niego ten mundial spalił, skończył, no to on też, nawet tu w programach mówiliśmy w październiku, w końcówce, w listopadzie, że Zalewski jest w słabszej dyspozycji i tak samo końcówka w specji Kiwiora. Wiadomo, że transfer już był wcześniej dogadywany i jakby Arsenal inwestuje w potencjał tego piłkarza, jego możliwości, ale w formie na dany dzień, początek mundialu, końcówka grania wtedy w specji w listopadzie, to Kiwior był wtedy w słabszej dyspozycji. Natomiast jedno nazwisko muszę tu powiedzieć w kontekście lewej obrony. Karbownik. Karbownik wraca do składu, kapitalna asysta z Heidenheim. Naprawdę taka akcja w stylu Karbownika z dryblingiem, z popatrzeniem, kto jest w polu karnym, dograniem na nogę, także bezpośrednia asysta. I też chłopak rzeczywiście grający lewego obrońcę. Ja w ogóle nie mam przekonania do Recy. Nie bazuję nawet na formie jego we Włoszech, a tym, ile razy zawiódł w kontekście reprezentacji. Dlatego ten Karbownik mi chodzi po głowie, że dla mnie on w 25 tej Fernando Santosa to jest piłkarz. Dlaczego? Bo ja chciałbym, żeby Santos, ostatnie zdanie mówię, grał w piłkę tą reprezentacją. I oby piłkarze tak służyli do grania w piłkę. I dlatego tak mi się podoba Karbownik. Tak. Oby tak było. Jeszcze mamy tę kwestię. Ponad 1000 osób nas ogląda, a lajków nie ma 150, to jak chcecie nam pomóc i możecie, nie śmiej się, Roman, bo to jest, mi głupio o to zawsze prosić. Nie ma co, to, ale tak działa, ale YouTube. Tak jest, YouTube, tak lajkujemy. Działa YouTube. Po prostu YouTube chowa filmy, jeśli nie ma odpowiednich właśnie zasięgów, natomiast jeśli chodzi o jeszcze jeden temat, bo nie kończymy, tylko pokazujemy wam pewną statystykę. Krzysztof Piątek i jego liczby w tym sezonie Serie A, zobaczmy sobie. Bo te liczby wyglądają, że tak powiem, tak sobie. 21 meczów, 3 gole, 2 asysty, 963 minuty bez gola, a dzisiaj mecz z Milanem. Jeszcze mamy szybko drugą grafikę z cytatem Paulo Souzy, który odniósł się w końcu do tej jego tragicznej serii. I Paulo Souza, trener Salernitany, mówi tak. Czasami wszyscy napastnicy przeżywają trudne chwile. Kto nie przechodzi takich okresów, gra w najlepszych klubach. Piątek po prostu musi pozostać spokojny. W przeszłości udowodnił, że potrafi strzelać gole w pobliżu bramki. Musi pokazać jeszcze większą intensywność i czasami być nawet egoistą. No, wskazówki to są dosyć jasne. Rozumiem, że dzisiaj przełamanie na San Siro z Milanem. Byłoby miło. No może na tym stadionie, gdzie świetnie zaczynał, bo początek w Milanie, pamiętamy, był znakomity, ale na pewno Piątek przeżywa dołek, jeżeli chodzi o taką pewność siebie w polu karnym, bo patrząc z punktu widzenia takiej czystej fizyczności,
to kibice Salernitany go chwalą, ale chwalą go za co? Za zaangażowanie, za wybieganie. To jest dużo. Za to, że on to ciągle naciska, dużo. Że gra w pressingu. Tego nie można Piątkowi odmówić. Nie można odmówić mu tego, że się niesamowicie stara. I pamiętam ten mecz, który Salernitana wygrała 3-0 z Moncą. Tam miał sytuację do pustej bramki. Nie trafia Krzysztof Piątek. To obiegło też się po naszym internecie. Wiadomo, że wtedy głosy krytyki wzmożone. Piątek się skończył. One season wonder. Oczywiście, że on takiego sezonu pewnie już nie powtórzy, w którym miał więcej bramek niż Mauro Icardi, niż Cristiano Ronaldo czy Ciro Immobile i był trzecim strzelcem wtedy w Serie A. Miał 35 bramek w jednym sezonie, był najlepszym strzelcem tamtej edycji Coppa Italia, ale jednak ten zjazd jest znaczący, bo gdy spojrzymy na te liczby analitycznie, to są 3 gole, z czego jeden z rzutu karnego. Do tego, gdy spojrzymy na expected goals piątka, to jest prawie 7, a mamy tylko 3 strzelone gole, więc gdzieś te 4 bramki uciekły. Gdyby chociaż 2-3 jeszcze dołożył, to byśmy mówili o zupełnie innej sytuacji. W dodatku porównujemy go z Bulajem Dio, który gra w tym samym zespole z tymi samymi piłkarzami. Bulaj Dio, który też miał znakomity czas we Francji, potem nie udało się w Villarreal, ale on pokazuje w Salernitanie, że on nie jest piłkarzem jednego sezonu. I na tle Dio, na tle swoich statystyk piątek wypada blado, a nie możemy powiedzieć, że okazji nie miał, bo sam komentowałem jego 3 mecze, w których miał sytuacje znakomite. Na pustą bramkę z Moncą, sam na sam z Napoli. Rzadko Napoli takie błędy popełnia, ale Lobotka raz w sezonie zgubił piłkę, dał ją Piątkowi i był sam na sam z Meretem. I do tego sytuacja na zwolnienie trenera Nicoli w meczu z Weroną przy stanie 0-1 w 80 bodaj 8 minucie. Piątek idzie sam na sam z Montipo i nie trafia. Piątek powinien jednak takie sytuacje, 2 z 3 powiedzmy, wykorzystać aż tak klarownych i to problem leży w głowie. Brakuje tej pewności siebie, tej zimnej krwi w polu karnym, bo ja nie widzę, żeby on miał jakąś zapaść właśnie fizyczną, bo on potrafi mecz wybiegać, walczyć, grać pod faul. Może jest takim dobrym drugim napastnikiem w tym momencie, który powalczy, zrobi przestrzeń, ściągnie obrońców, wywalczy stały fragment, ale nie ma już w nim tego instynktu killera, co pokazują liczby. Być może dzisiaj na tym San Siro, jego wymarzonym, gdzie przeżywał piękne chwile, zdoła się przełamać. Być może tak. Piotr Dumanowski, Eleven Sports. Komentujesz to? Dzisiaj wieczorek wolny, ale zapraszam do Eleven. A pytał nas jeden z widzów, chyba Artur, czy będziesz komentował. No to komentuje ktoś inny. Roman Kołtoń, Prawda Futbolu. Samuel Szczygielski, dziękujemy. Pięknie.